tczewianie walczący w Powstaniu Warszawskim, mieszkanka Tczewa Waleria Bielińska, która w czasie wojny walczyła z Niemcami oraz stulecie chóru Męskiego Echo, to trzy tematy, którym przyjrzała się Fabryka Sztuk. Plenerowe wystawy można oglądać w Parku Kopernika i przed dworcem PKP. Do Parku Kopernika powróciła wystawa plenerowa Fabryki Sztuk pod tytułem Odwaga 44 – Tczewianie w Powstaniu Warszawskim, którą można oglądać do 4 września. Opowiada o historii Powstania Warszawskiego, ale z perspektywy mieszkańców przedwojennego Tczewa, których zawierucha wojenna rzuciła właśnie w 1944 roku do Warszawy, gdzie walczyli jako powstańcy warszawscy. Na wystawie możemy zgłębić się w historię 5 mieszkańców przedwojennego Tczewa, którzy tutaj się urodzili, żyli. Jako młodzi ludzie z Tczewa wówczas wyruszyli, znaleźli się w Warszawie walczącej i tam w oddziałach powstańczych walczyli. Sama ta ekspozycja jest ponownie pokazywana, ponieważ jakby jej premiera odbyła się w 2014 roku, a więc wróciła po kilku latach na tegoroczną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jedną z osób, którego biogram jest prezentowany na wystawie, o którym możemy przeczytać, to pan Mieczysław Polewicz. Człowiek, który brał udział w Powstaniu Warszawskim, przeżył na szczęście to powstanie, mieszkaniec Tczewa zarówno przed i powojennego. Oprócz tych 5 pogłębionych biogramów jest też lista kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu mieszkańców przedwojennego Tczewa, którzy właśnie w powstaniu brali udział. Tutaj warto zaznaczyć, że prawdopodobnie ta lista nie jest pełna, bo być może jeszcze są osoby, o których po prostu nie wiemy, a może gdzieś tam ktoś w rodzinie wie, także jeśli ktoś wie, to bardzo chętnie byśmy prosili o kontakt i o podzielenie się taką historią, bo to niezwykle cenne informacje. Na placu między dworcem PKP a Galerią Kociewską można obejrzeć 2 inne wystawy Fabryki Sztuk. Ta poświęcona Walerii Bielińskiej będzie dostępna do końca sierpnia, z kolei ta o stuleciu chóru Męskiego Echo do końca października. No to wystawa o mieszkańce Tczewa, która urodziła się przed wojną w latach 20., na początku lat 20. Jako bardzo młoda osoba związała się w czasie wojny, w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji niemieckiej, związała się z ruchem oporu. Pracowała wówczas jako młoda dziewczyna w aptece pod Lwem, czyli dzisiaj na ulicy Mickiewicza. Wynosiła z tamtej apteki, właściwie można powiedzieć, bo ta apteka wówczas należała do Niemca. Ona potajemnie wynosiła z tej apteki opatrunki, lekarstwa, które no, służyły oddziałom partyzanckim gdzieś tutaj w okolicy, które się przemieszczały. Również jako harcerka bardzo zaangażowana i też zaprzysiężona już, zaprzysiężony żołnierz Armii Krajowej z taką grupą innych harcerek przekazywała plany między innymi torpedowni niemieckich w Babigdołach, w Gdyni Babigdołach, konstrukcji, które Niemcy wykorzystywali do produkcji i testowania torped. Resztki tych budowli do dzisiaj stoją, można je sobie zobaczyć. A więc one te plany tych budowli wówczas przekazywały dalej do Armii Krajowej. No więc życiorys dość niezwykły, filmowy można powiedzieć. Po wojnie jakby zmieniła swoje życie o 180 stopni, wstąpiła do zakonu i już do końca życia pozostała siostrą zakonną. Druga wystawa, którą możemy obejrzeć w tym samym miejscu, czyli pomiędzy Galerią Kociewską a dworcem PKP, wystawa poświęcona chórowi Echo, który stulecie obchodził właśnie w tym roku.